Luke, I'm your father. Nie no, ja sobie robię. A tak na poważnie. Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Ogniem Mieczem. Tutaj Falcon i jego kolega. Tak. Pan Zagłoba. Oje. Nie będziemy z nim jakoś gadać. Przyszedłem tutaj tylko po to, aby znaleźć pewnego typa, u którego sprzedamy... nie, u niego naprawdę. U którego sprzedamy jeńcze. U niego? Nie, chyba nie u niego. U niego na pewno. Ale porozmawiajmy. Witaj, panie. Zdaje mi się, iż mogę ci się przydać. Wiele podróżuję i dużo widzę. Mogę ci opowiedzieć o pewnych tajemnicach. Za przyzwoitą sumę, rzecz jasna. A nie. Sorry, ale nie. Dobra. W ten sposób wyjeżdżamy z tego miasta w celu poszukania kolejnego miasta, w którym to znowu znajdziemy pewnego jegomościa, którego sprzedamy owych jeńców. No i postanowiłem trochę inaczej nagrywać Let's Playa z Ogniem i Mieczem. Otóż nie mam ochoty jakoś spędzać czasu przed tą grą grając bez was. Z wami okej, mogę grać. Dla mnie nie ma problemu. Wiecie, wtedy jest w miarę przyjemnie. Ale nie mam zamiaru grać tak poza wizją. Dlatego będę po prostu nagrywał szybciutko. Nawet jakieś walki z rozbójnikami. Nie powinno być, myślę, z tym problemu. W końcu walka to walka. Walka zawsze jest ciekawa. Według mnie. Podróżnik, nie. Z twoim bratem już rozmawialiśmy. A, tutaj też nie. Dobra, stąd również się wynosimy. Chociaż przydałoby się noc przespać. Aj, już trudno. Przy okazji, mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać. O, ale wojsko. Kozacy atakują Polskę. Nieładnie. Tak, pytali się niektórzy z was, czemu atakuję biednych Polaków. No czemu to robię? No są, jest parę powodów. Po pierwsze, chciałem wykonać misję dla Aleksieja Trubeckiego, który, czy Turbeckiego, nie wiem. Mniejsza o to, ale chciałem do niego wykonać misję, którą nam polecił. Było to zniszczenie trzech wsi polskich. I to ta misja jest dla ruskich. No i zdecydowałem się, że no co. Wielki tam jakiś książę nie zapłaci mi dużo? No pewnie, że zapłaci. No to co, zrobimy dla niego tego quest. Ale ponieważ zauważyłem, że tak trochę niezbyt was to zadowala, zdecydowałem się, że odpuścimy sobie i po prostu, jak rzeczywiście uzbieramy jakieś wojsko, zresztą zobaczymy. Jaki quest nam się trafi, taki trafi, a teraz gonią nas rozbójnicy. Ale jesteśmy super szybcy i w ogóle. Dobra, pójdziemy do zamku. Standardowo. Ciekawe, są jakieś wycieraczki. Tak, no, wycieramy buty. Żeby było kulturalnie. Mogliśmy nie wycierać, bo tutaj nie ma tego, czego chcemy. Ale prześpimy się, ponieważ boję się, że ta grupka bandytów zacznie nas atakować. Przepraszam bardzo ogółem za ten jakiś dziwny spadek jakości FPS-ów, ilości. Bardzo duże lagi. Nie, nie wiem, co się stało. Źle to widzę. O. Już lepiej. Naprawdę. Aj, znowu lagi. Dobra. Robię chwilowe dosłownie cięcie. No i...
zajmę się tym, spróbuję coś tam opracować, żeby to trochę lepiej działało. Być może kosztem małym grafiki, ale jak mówię, nagrywam tutaj na tym nieco gorszym laptopie. Moim, niestety. No i... na ogniem mieczu akurat wyrabiał, ale teraz lagi są niesamowite. 6, 7, 8 klatek na sekundę. Oj nie, nie w tej grze. Dobra, robię cięcie. Dobra, witajcie ponownie po krótkiej przerwie. Teraz w miarę ładnie chodzi. Dosłownie leciutko obniżyłem szczegółowość postaci i takie podobne rzeczy. Myślę, że źle to nie wygląda. A masz szły. Jak widać, kolega jest nieśmiertelny. Ale nie najmę go. Ja, jak wiecie, nie czytuję nic, więc nie najmę go, gdyż nie chcę mieć nieśmiertelnego wojownika. Okej, pójdziemy teraz do Słudzka. A czego szukamy? Otóż szukam buntowników. Chyba nie. Ale dorwiemy tych dran. Nie, nie chcą tu. Szukam gościa, u którego sprzedamy naszych jeńców. I nigdzie nie mogę go znaleźć. Nigdzie. Wiadome jest, że będzie on w większym mieście. Jednakże nigdzie nie widzę żadnego takiego pana. Chodźcie. Oje, będzie walka. Jesteśmy wolni, teraz walczymy tylko dla siebie. Oddawaj srebro, albo zginiecie. Jasne, jasne. Zobaczymy. Dobra. Nas jest 7 i 10. Ale bądźmy odważni. Myślmy pozytywnie. Szkoda, że noc. Chociaż oprawa jest całkiem ładna. Szczerze mówiąc, wyglądam jak jakaś tutaj, nie wiem, starsza babcia czy coś. Czy takim kapturku. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ale w każdym razie, o coś takiego. A. I zes. Ulala. Ty draniu. Gin. Giń! Giń, szuję! Ulala, ile ich? A jak? Jak oni z pikiem, to i my z pikiem. Czy tam buciem jakąś. Oj. Dobra. Nie ma takiej opcji. W sumie długo nie grałem. Ostatnio w czwartek. Gdy nagrywałem ostatni odcinek. Może to dlatego średnio mi idzie. Aj, ale zes. Co jest? Przecież tyle punktów wpakowaliśmy w tą umiejętność. A tutaj nic. Nie wiem. Aha, no i mam nadzieję, że lepiej nie słychać. Jest to pierwszy odcinek z Ogniem i Mieczem. Aj, ale zes. Pierwszy odcinek z Ogniem i Mieczem, który nagrywam, jest nowym mikrofonem. I mam nadzieję, że jakoś będzie całkiem niezły. Poza tym czuję, że ten odcinek to będzie głównie ta walka, ponieważ nie chcę się zbliżać do tych typów. A mam zeza niewiarygodnego. Wszystko poduje. Wiecie, przydałaby się jakaś taka strzelba, która się szybko ładuje. Wtedy z takimi piechotą. Jezu. No way. Ja. No i padliśmy. Co jest? Nie. Nic. Ale co jest? Co jest? Przeżyłem? Co? Przecież powinienem być w niewoli? W
W sumie nie czytałem, co tam pisało. Mam nadzieję, że nic ważnego. Teraz to nawet głosu nie ma. Nie ogarnię. Ale ich jest też mniej, więc nie jest źle. Tylko dużo tych tutaj takich krzaków, nie wiadomo czego. Mam nadzieję, że nie posiadają teraz broni palnej. Ale moi posiadają. Co z tego, że nas jest mniej? Co za... Strasznie za zły. Może ta czapka mi zasłania oczy i mało widzę. Tak. Będę się teraz tym usprawiedliwiał. Patrz, jakie piękne niebo. W każdym razie ci moi strzelcy nie są najgorsi. Poradzą sobie z nimi. A ja będę zezował. W czapce niewidzce. O, z Harry'ego Pottera, tak. To jest peleryna niewidka. A ja. Tylko nie wiem, czemu ci goście mnie widzą. Wnioskuję po... to, że mnie widzą, wnioskuję po tym, że... zadają mi obrażenia. Ogółem coś już słychać. Słychać jakieś strzały co jakiś czas, ryki, bólu. Naprawdę wojny w tamtych czasach, ogólnie zawsze wojny to krwawa rzeź. Zawsze tak było i będzie. I zawsze wojny w moim wykonaniu to będzie zezowanie z tego to muszkietu, samopału. Tak czy inaczej, moi najemnicy z Polski wygrali dla mnie bitwę. W końcu od czegoś są tutaj. Dobra. Zdobywamy tutaj jakieś rzeczy. Jakieś popękane, na psute rzeczy. W każdym razie, może i popękane, ale lepsze niż moje. Dobra, co ja będę sobie robił pośmiewisko, nie będę już chodził w tym. Chociaż on ma taką obronę do głowy. Aż 16, no. Jeszcze jest zaniedbany, no. Głupio wyglądam w nim, ale... obrona to się liczy. Patrzcie, ile kasy. Czekajcie, nie tutaj? Naprawdę, sporo pieniędzy zarobiliśmy. W Słupsku byliśmy? Byliśmy. W Połocku nie byliśmy. Połock. Idziemy do Połocka. Myślę, że w Połocku się prześpimy i będę kończył na dzisiaj chyba ten odcinek. Ponieważ dzisiaj będę miał i tak już sporo przesyłania filmów na YouTube. Dlatego nie chcę sobie dać jeszcze więcej pracy i dzielić ten odcinek na więcej części. Mam nadzieję, że mi się uda. I nie przekroczę jakoś limitu mocno. Taką mam nadzieję. A dzisiaj tak w ogóle, ponieważ mam naprawdę dosyć długi wolny dzień. Ponieważ no tak naprawdę dzisiaj mam tylko jedno zajęcie, które może mnie z tego toku wyprowadzić. Dlatego właśnie nagrywam jeden odcinek po drugim, ponieważ o tym na pewno nie wiecie. Dopiero co skończyłem nagrywać odcinek z Minecraft, który obecnie jest przerabiany w Movie Maker. Dobra. No więc napijemy się jeszcze. Witajcie panie, czym mogę pomóc? Pozwól, że ja was dziś ugoszczę. Dla każdego z gości dzban wina na mój Borg. Borg, no to pewnie jakiś na mój koszt coś takiego. 1000 talarów? Sorry, ale nie. To chyba za drogo, rozmyśliłem się. Tak, jestem biedny. Był taki sketch pewnego kabaretu. Jak ja jestem ubogi. Nikt nie jest tak ubogi, jak ja jestem ubogi. A ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oglądania i oceniania moich odcinków, obydwu serii. No i na razie.